Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Cześć kochani, witam was serdecznie w holu zakupowym. Dzisiaj troszeczkę od innej strony. To jest hol zakupowy na naszą majóweczkę, na takie szybkie spontaniczne spotkanie. Zaczynamy oczywiście od zakupów ogólnych. Mamy tutaj papier toaletowy, był w promocji. Ja uważam, że ten jest najfajniejszy, gruby, nie rozrywa się pod palcami, jakkolwiek by to nie brzmiało, nie przemaka, więc uwielbiam właśnie ten, ale w tym właśnie, tym 10-paku, nie lubię tych 16-paków, bo te rolki są ciut mniejsze, jest ich mniej, więc to taka nie do końca fajna oszczędność. Tutaj mamy chlebek włoski. Ten chleb po prostu jest przepyszny, typu włoskiego, który jest w Lidlu. Pieczywa musiałam kupić troszeczkę więcej, bo jest u nas sporo osób. No i tutaj mamy też chleb górski. No i słuchajcie, pokroiłam go na tym najcieńszym, no i niestety takie są efekty, że te skórki w sumie, bo ciężko to nazwać chlebem, zjedliśmy do serka homogenizowanego, także tak wiecie, bardziej połowa chleba się nadała, a druga połowa poszła, że tak powiem, do schrupania, tak po prostu z jakimś jogurtem albo z serkiem. Kolejny chlebek to chlebek żytni bez drożdży, który w Lidlu jest przepyszny, na naturalnym zakwasie też go bardzo uwielbiamy i praktycznie go kupuję non-stop. No oczywiście nie mogło zabraknąć przeróżnego rodzaju sałat, bo były również sałatki, które później zobaczycie, jakie robiłam, co było. Jeszcze wam i tak nie pokazałam innych rzeczy w późniejszym filmie, no bo jeszcze dziewczyny przynosiły. Tutaj mamy dwa rodzaje młodych listków i powiem wam, że te umyte, które są na lodówkach, a nie te, co leżą na warzywach, są moim zdaniem zdecydowanie lepsze, te miksy młodych listków, bo są dwa rodzaje w Lidlu, nie wiem, czy wiecie o tym, i te z lodówki są zdecydowanie lepsze. Wzięłam też jedną paprykę, która będzie mi potrzebna do kiełbasek. Później wam pokażę, jak te kiełbaski będą wyglądały. I jedna zdecydowanie wystarczyła. Nie było na nią żadnej promocji, ale czerwona papryka zrobiła naprawdę bardzo fajną robotę, jeżeli chodzi o tą sałatkę. Nie sałatkę, tylko o tą kiełbaskę. To były takie zawijane jakby rolsy, no i tak to można nawet nazwać. Dodatkowo wzięłam jeszcze baterie do naszych latarenek, które już widzieliście na naszym tarasie, bo tam do każdej latarenki wchodzą 3 albo 4 baterie, więc ja tych baterii nie miałam. Baterie były mi potrzebne. I wzięłam je również też pod takie lampeczki, które widzieliście wcześniej w holu z Pepco, które rozstawiamy na stole, żeby było troszeczkę przyjemniej. Do tych kiełbasek będzie nam również potrzebny serfeta, który... Nie, serfeta był do innej sałatki, do sałatki greckiej i do pomidorów. Tutaj mamy jeszcze awokado, bo robiłam sałatkę z truskawkami z awokado i powiem wam, że to awokado sumarycznie nie zostało użyte, ponieważ to awokado było w środku czarne. No w szoku byłam, bo wyglądało z zewnątrz, że będzie dobre, świeże, a było czarne. Wzięłam też pomidory malinowe, ale to są pomidory z Netto, bo tam są naprawdę przepyszne. Pachną, smakują, wyglądają, są miękkie, po prostu to jest typowy pomidor, a nie produkt pomidoropodobny, więc naprawdę w Netto gorąco wam polecam pomidory malinowe. Różnica w cenie praktycznie żadna. Wzięłam też ogórki do mizerii, do sałatki też będą potrzebne, więc troszkę wzięłam, ale sumarycznie mizerię to zrobiła w sumie szwagierka, więc ja już ich nie robiłam, były na obiad na następny dzień. Mąż robił mizerię, bo ja byłam w pracy.
Także ogóreczki bardzo dobre, chrupiące, już mamy te nasze gruntowe i już można smakować. Oczywiście to są jakieś ze szklarni, no bo jeszcze tak te ogórki nie rosną. Wzięłam również takie bambusowe, długie, co? Wiecie co? No, na szaszłyki, patyczki. Tu mamy 125 sztuk, ale to tak wzięłam bardziej na zapas. Teraz nie robiliśmy żadnych szaszłyczków, ale trafiłam też takie długie. Zobaczcie, jakie długie, na 50 sztuk i po 40 cm. Tu już jak się, wiecie, będziemy bawić w takie grillowanie konkretne, to te patyczki się na pewno przydadzą. Już ja plan na nie mam. Ale to na inną okazję, że tak powiem. Także daję znać, że jest coś takiego w Lidlu. Dorwałam też nową pastę Lakalut Multi Effect 5 w 1, więc też jestem ciekawa, będę ją testowała. Ja ogólnie uwielbiam pasty Lakalut, nie odczuwa się tego zimna, gorąca, wiecie, nie wchodzi to nic na te zęby. No i tu jest jakieś też mocniejsza rzekomo ta pasta, bardziej bielsze zęby, więc zobaczymy. Ja tam w takie cuda nie wierzę. Ale na testy wzięłam również taką nowość. Wzięłam również kaszankę i uważam, że ta z Lidla jest naprawdę wyborna. Taka najzwyklejsza z wątrobą i ja tutaj daję, ja tą kaszankę później rozkrajwuję. Napycham ją wcześniej zesmażoną cebulką, taką zrumienioną i posypuję delikatnie czosnkiem. Każdą kaszankę oddzielnie zawijam w pazłotko i rzucam na grilla. Gorąco Wam polecam. Zrobiłam 15 sztuk i 15 sztuk poszło. Nie została ani jedna kaszanka. Każdemu smakowała, każdy się pytał, jak była robiona, więc niektórzy widzieli, bo już byli u nas i te kaszanki jedli. Przepis od szwagierki dorwałam i bardzo mi smakował, więc musiałam i ja zrobić. I ptasie mleczko ananas kokos, powiem Wam, przepyszne, o smaku takiego szejka letniego typowego. Bardzo, bardzo dobry smak, gorąco Wam polecam, żebyście spróbowali, jeżeli jeszcze tego nie spróbowaliście, a można je również mrozić. Ja nie próbowałam na mrożenie, bo nie zdążyło doczekać tego mrożenia, poszło w mig. No oczywiście były też steki z kurczaka i tu się nadziałam, bo byłam pewna, że to są te steki, które były w zeszłym roku w takiej śmietanowej zalewie, a tam był taki cały duży filet, a tutaj były jednak te końcówki z tego kurczaka. No i strasznie to było takie żelaste, przypaliło się w sumie lekko. Więc po to na pewno już więcej nie sięgnę, bo to nie jest to, czego oczekiwałam, a tamtych w śmietanowo-ziołowej zalewie po prostu jeszcze nie ma, ale takie steki wzięłam dwa. Składowo są całkiem spoko, także Wam pod tym kątem polecam, ale no tak jak mówię, tutaj akurat nie pykło to, bo myślałam, że to jest coś innego. Wzięłam również jedne ziemniaki, żeby były jutro na obiad. Musztarda oczywiście sarebska, ketchup to już był, ale musztarda sarebska, no bo musztarda na grilla musi być. Tutaj wzięłam również boczki, takie surowe, bo te boczki będą mi właśnie potrzebne do tych kiełbasek, ale nawymyślałam, prawda? No i tak po prostu, żeby na grilla rzucić, więc mamy dwa parzone i dwa surowe w takie cieniutkie plastry posiekane i to mi się fajnie sprawdziło. Kiełbaski wyszły genialnie, a jak te kiełbaski będą wyglądały, to później zobaczycie, ale boczki możemy później też takie wykorzystać też do tej sałatki. No i ser Edam, który jest również właśnie potrzebny do tych kiełbasek, także no takie były pozawijane fajne rzeczy. I ser jeszcze ścierałam, bo myślałam, że dodam go do pomidorów, ale fizycznie tam poszło ser feta, więc ten ser mi po prostu później został. Obok już widzicie tutaj w tle ser twarogowy wędzony, którym miałam zrobić sałatkę, ale sumarycznie jej nie zrobiłam. Bo stwierdziłam, że jak dziewczyny przyniosą do tych sałatek, będzie za dużo i tego jedzenia po prostu zostanie. Ale to nic, on sobie poczeka, termin ma fajny, więc zdążę zrobić. Mascarpone wzięłam, bo miałam zrobić jeszcze deser, ale nie dorwałam kremu pistacjowego. No i niestety finalnie deseru nie zrobiłam, za to mascarpone wykorzystałam później do sosu. Truskawki wzięłam oczywiście do sałatki z truskawkami, właśnie z tym awokado, którego nie było. Z halloumi grillowanym, więc jest i halloumi do sałatki. Ta sałatka zawsze schodzi w całości, ona mi nigdy w życiu jeszcze nie została na żadnej imprezie. Ja w ogóle uwielbiam sałatki z owocami. Tak samo mamy tutaj borówki, możemy tam dorzucić każde owoce.
ale z truskawkami wychodzi najlepiej. I ogólnie mam takie zdanie, że te sałatki owocowe na grilla naprawdę fajnie pasują. Wzięłam też sałatę zwykłą, ale to do obiadu na ten dzień i szczypiorek, także sałata poszła. Miałam ją na początku robić na stół, ale później stwierdziłam, że właśnie jak dziewczyny coś przyniosą, a przyniosły, to będzie tego po prostu za dużo, więc tak się właśnie prezentują moje zakupy. Dorwałam oczywiście jeszcze cytrynę, bo cytryna do sosu była mi potrzebna do sałatek, no i czosnek, który był mi potrzebny do pomidorków, bo robiłam te pomidory w sosie majonezowym z fetą. Tak, one były pokruszone fetą i sos na bazie jogurtu greckiego robione. Tego dnia były też w promocji po 9,90 za kilogram filety z kurczaka, więc wzięłam 4 opakowania, bo już w lodówce miałam pusto. Więc to wszystko już sobie zrobiłam i stwierdziłam, że takie filety właśnie, jakie były w zeszłym roku, będę robiła sama. Wzięłam też arbuza, którego, słuchajcie, nie pokroiłam i to właśnie ten arbuz mi po prostu wybuchł następnego dnia. Mąż usłyszał tylko syczenie, zdążył go zapakować i wynieść, a niby był taki dobry. No i oczywiście jeszcze karkówki w papryce, w marynacie już gotowe. Nam te karkówki bardzo smakują, więc ja z nich korzystam. Wiem, że można zrobić samą marynatę, ale ta marynata moim zdaniem jest bardzo dobra do tych karkówek, więc ja się posilam też takimi gotowcami. No i oczywiście ketchup pikantny. Także tak się prezentują moje zakupy. A teraz Was już zapraszam do naszego stołu, jak to wszystko wyglądało, co przygotowałam. Także dalsza część filmu. Na chwilę obecną wygląda to tak. Na całym tarasie, tam postawiliśmy grilla. Jacuzzi nie jest dzisiaj czynne, bo dzisiaj zostało chlorowane. No jak, nie na dzisiaj chlor rozkładałeś? Dzisiaj to pH. A to co, to mogą dzisiaj dzieci wejść do jacuzzi? Nic im nie będzie przy tych wrażliwych skórach? No to w takim razie pewnie dzisiaj dzieci się będą chlapać, tylko trzeba lataremki podstawiać, bo one za blisko stoją. No i tak się prezentuje u nas właśnie nasza impreza. Normalne, że tu jeszcze jakieś półmiski z jedzeniem przybędą. Na chwilę obecną jest tutaj sałatka grecka, jest sałatka z truskawkami i pomidorki w sosie jogurtowo. Tak, sponsorem hałasu dzisiejszego odcinka jest mój mąż. Musi odsunąć od drewna. Ja Wam muszę powiedzieć, to są pomidory w sosie jogurtowo-czosnkowo-majonezowym z serem feta. Zawsze na imprezie się sprawdzają, w dzbankach jest babelki zrobione. No i oczywiście zaraz wleci reszta. Nie mam serwetek, więc postawiłam chusteczki, też się sprawdzą. No i oczywiście świeca z Pepco. Także mam nadzieję, że Wasze majówki będą również udane. Były, bo Wy już jak to oglądacie, to jest po majówkach. Także już też naszykowane jest miejsce na basen, ale to jeszcze chwilka. Miejmy nadzieję, że będzie klimatycznie. Tam jeszcze stoją latarenki, więc wieczorem jeszcze odpalimy, zobaczymy. Zresztą Wy już to pewnie widzieliście w filmie o tarasie. Jeżeli chodzi o dom, to tutaj są naszykowane kaszanki z cebulką. Tutaj zrobiłam taką nowość. Słuchajcie, to są kiełbaski. Jest kawałeczek kiełbaski przełożony serem, papryką. No i wszystko owinięte jest surowym boczkiem, czyli mięsieńko pokrojonym. Więc takie coś też ląduje na sprobunek. Dodatkowo oczywiście są boczusie do usmażenia. Mamy również tutaj oscypki. Tylko chyba nie mam żurawiny, muszę zaraz poszukać. No i oczywiście będzie jeszcze karkówka, będą kiełbaski. No i zobaczymy, co tam jeszcze dziewczyny przyniosą. Także tak się u nas zapowiada nasza majóweczka. A tu jest właśnie miejsce dla dzieci przygotowane. Także tym akcentem ja się z Wami żegnam. Vlog krótki, zakupowy, lekko majówkowy, ale teraz tą strefę prywatną już zostawimy dla siebie, więc trzymajcie się cieplutko. I widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!